Zapraszamy do zapisów na zajęcia i sekcje Jaworskiego Ośrodka Kultury, które startują już w październiku i trwać będą do końca czerwca 2022 roku. W ofercie dla dzieci i młodzieży sekcje wokalne. Wesołe nutki, zajęcia będą odbywać się w grupie dla początkujących i zaawansowanych. Wesołe nutki Jawora. Dzieci w wieku od lat 5 i wzwyż. Są zajęcia w poniedziałki i w piątki od godziny 16 dla dzieci do 18. Sweet Voices i Euforia. Do obu grup można dołączyć. Młodzieżowa formacja Euforia w tym roku przygotowuje musical pod tytułem Dogonić Króliczka do scenariusza Jaworzanki Bogumiły Kądziołki. Prowadzę dwie grupy wokalne. Jedna grupa wokalna to jest dla dzieci młodszych od klasy 4 do klasy 6-7, natomiast druga grupa starsza, mniej więcej klasy 8 wzwyż. Obecnie też robię remake musicalu, który zrobiliśmy z Bogumiłą Kądziołką 12 lat temu bodajże. Także tam już część grupy mam skompletowane, ale ewentualnie też szukam osoby starsze, które by chciały przyjść, pośpiewać, potańczyć i wziąć udział w takim dużym projekcie. Poszukiwani są tu aktorzy, wokaliści, zwłaszcza do ról męskich. Jaworska Akademia Muzyki to indywidualne zajęcia z nauki gry na skrzypcach, gitarze i pianinie. Realizowany będzie program zbieżny z takim, jak w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Jaworska Akademia Muzyki to nowo powstały projekt, który ma być zalążkiem szkoły muzycznej w Jaworze. Oferta edukacyjna to pianino, skrzypce oraz gitara klasyczna. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do dzieci, młodzieży, ale nie wykluczamy też możliwości uczestnictwa przez osoby starsze, dorosłe. Jaworska Akademia Muzyki startuje z zajęciami od 1 października. Zajęcia będą odbywały się w salach w Ecmenie. Serdecznie zapraszam. Akademia Małego Aktora i Akademia Młodego Aktora to zajęcia teatralne dla dwóch grup wiekowych. Moje zajęcia teatralne są kierowane zarówno do młodzieży, bo mam grupę jedną, którą będę prowadziła, mam nadzieję, we wtorki. I druga grupa będzie prowadzona, tak przynajmniej zamierzamy, w czwartki i to jest grupa dzieci od szkoły podstawowej, to jest pierwsza, druga, trzecia klasa, czwarta może być. Także to są takie dwie grupy, które będę chciała zorganizować i jedna grupa już będzie planowane takie przedstawienie bardziej poważne, a dzieciom próbuję zrobić bajkę. Akademia Młodego Artysty to zajęcia plastyczne dla dzieci w dwóch grupach wiekowych. Grafika i rzeźba dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia. Zajęcia z grafiki warsztatowej, technika linoryt w rzeźbie oraz glinie. Zajęcia miałyby się odbywać w środę i czwartki i to będą zajęcia z linorytu. To jest technika graficzna, ewentualnie też rzeźba w glinie. Cosplay, zajęcia z charakteryzacji, na których będzie można przeistoczyć się wybraną przez siebie postać i nauczyć charakteryzacji pod czujnym okiem instruktora. Klub Mamy i Malucha to interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci do lat 3, mam, ale i tatusiów także. Robotyka i programowanie z wykorzystaniem oprogramowania i klocków Lego. Szachy to zajęcia międzypokoleniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla dorosłych rozpoczną się spotkania w chórze Bella Rosa, jest to chór żeński, oraz w chórze Albertówka, tutaj mamy grupy mieszane. I co najważniejsze, od października startuje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zapraszamy na zajęcia, bądźcie razem z nami.